końcówka o takim szutrze gruboziarnistym, więc trzeba będzie tutaj uważać. Zobaczcie, na co trzeba w Beskidzie Niskim szczególnie zwrócić uwagę. Szlaban zamknięty, ale rowerzysta może spokojnie przejechać. Dzisiaj będą wysokie obroty w Beskidzie Niskim. Za mną piękny Busow, czyli najwyższy szczyt Beskidu Niskiego, oraz Lackowa, czyli też najwyższy szczyt, ale leżący po stronie polskiej. Rafał z tej strony, witam Was bardzo serdecznie właśnie z beskidzkich ścieżek. Mam nadzieję, że oba te szczyty uda mi się dzisiaj objechać na moim gravelu, więc Wy robicie kawę, a ja kręcę do przodu. Ruszamy! Mała serpentynka przede mną w takim szutrowym terenie. Zobaczymy, czy sobie z nią poradzę. Uście Gorlickie. Wyruszam na południe w stronę słowackiej granicy. Dzisiaj spróbuję objechać wokół największe wzniesienia Beskidu Niskiego. W tej chwili leciutko będę miał w górę do Hańczowej. W zasadzie z tej Hańczowej mógłbym rozpocząć moją dzisiejszą wyprawę, a nie z Uścia Gorlickiego. Ale ponieważ nie bardzo wiem, czy w Hańczowej jest jakieś miejsce, gdzie można byłoby zaparkować samochód na dłużej niż chwilę, więc postanowiłem jednak wyruszyć z Uścia Gorlickiego. Będę miał może trochę więcej kilometrów, ale za to mam bardzo fajną rozgrzewkę i piękne widoki. Pogoda prawie idealna. Prawie, ponieważ no nie ma żadnej chmurki na niebie, więc na razie nie jest to problemem o godzinie 8, ale jeśli taka pogoda się utrzyma przez cały dzień, no to podejrzewam, że około 13-14 to słońce już może dawać w kość. Chociaż kiedy sprawdzałem prognozę pogody, to w okolicach 14-15 nawet niektóre prognozy przepowiadały opady. Miejmy nadzieję, że tylko chmury się pojawią i to słońce na chwilę chociaż zasłonią. Dojechałem do Ropek i zobaczcie, na co teraz muszę uważać. Może wygląda to zabawnie, że trzeba na żaby i ropuchy uważać, ale za mną stawik, z którego pewnie te żaby przeskakują na drugą stronę drogi, więc no, trzeba na to zwrócić uwagę, ale ja teraz już kręcę w górę. Ostre podjazdy przede mną, teraz kieruję się czerwonym i niebieskim szlakiem na Izby i będę piął się na górę Beskid, która jest na przełęczy łączącej Polskę i Słowację. No bardzo sympatyczna tutaj ta droga szutrowa. Leciutko w górę, ale właściwie nieodczuwalnie. Za chwilę na pewno się to zmieni i będzie ostrzej po cięższym terenie. Ale na razie ok. Jednego turystę pieszego spotkałem, tak jak sądziłem. A poza tym nikogo.
opuściłem główny szlak beskidzki, bo nie chciałem się przepychać i przeciskać na wśród tych traw mokrych. Mała serpentynka przede mną w takim szutrowym terenie. Zobaczymy, czy sobie z nią poradzę. Koniec podjazdu i teraz zasłużona nagroda, czyli kręcimy w dół. Dojechałem do Isp. Ten zjazd tutaj wcale nie był taki super łatwy, bo troszkę tych kamieni tam było, więc trzeba było uważać i trochę zwolnić w niektórych odcinkach. No ale teraz chwileczkę będę miał po asfaltowej drodze, a za chwilę znów zjadę na szutrowo-leśne ścieżki i będę piął się już pod Lackową. Królowa Beskidu Miejskiego już tutaj po lewej mojej stronie i tam właśnie pod jej zbocze będę musiał się wyspinać. Tutaj już mnie Jarmin o tym informuje, że prawie 2-kilometrowy podjazd przede mną. Na parkingu sporo samochodów, więc to znak, że turyści na trasie. Przekroczyłem granicę polsko-słowacką tutaj niedaleko Lackowej i teraz zjeżdżam do miejscowości Friczka. Potem będę kierował się na Petrową i tam spróbuję zobaczyć Busow, czyli największy, najwyższy szczyt Beskidu Niskiego leżący po stronie słowackiej. A później już z tej Petrowej będę kręcił do Bardejowa i tam na rynku w Bardejowie, który zresztą już kiedyś odwiedzałem, na pewno chwileczkę odpocznę i zrobię jakąś dłuższą przerwę. Troszkę tych kamieni tutaj jest. Zdecydowanie hardtailem by się tutaj lepiej jechało. To nie podlega żadnej dyskusji. Ale dla takiego krótkiego fragmentu zabierać hardtaila, no chyba raczej nie warto. Teraz już jest spokojniej. No tutaj już zalążki asfaltu nawet są. Bardzo, bardzo stara nawierzchnia, ale to znaczy, że zbliżam się już do jakiejś cywilizacji i za chwilkę będę już zapewne po asfalcie się poruszał. Zatrzymałem się na chwilę w drodze do Petrowej, bo pierwszy widok na Busow mam właśnie z tej pięknej drogi. Za mną go właśnie widzicie, czyli najwyższy szczyt Beskidu Niskiego, leżący już po stronie słowackiej. A ja, tak jak mówię, dojeżdżam do Petrowej. Może uda mi się tam gdzieś zatrzymać i zrobić jakieś zdjęcia z drona.
przyznacie, że bardzo uroczy tutaj pejzaż przede mną. Pusta droga, lekko w dół, piękne góry przede mną, więc naprawdę bardzo uroczo. No i powoli zbliżam się do Bardejowa, a Bardejowski rynek także do jednych z ładniejszych należy, więc z dużą przyjemnością odpocznę właśnie w centrum Bardejowa. Ale zanim do Bardejowa dojadę, to jeszcze mnie czeka tutaj troszeczkę wspinania i tutaj już Garmin mi podpowiada, że około 6 km takiej sinusoidalnej drogi przede mną. Podjazd niezbyt stromy, ale dość długi. Troszkę to nużące jest, ale na szczęście w cieniu, więc teraz słońce mi zaszło i mogę śmiało i spokojnie ten lekki podjazd pokonać. Pełne słońce niestety mam przy tym odjeździe, no ale przynajmniej nie ma samochodów, więc spokojnie i bezpiecznie sobie tutaj powolutku podjeżdżam i za to mam ładne widoki tutaj już na Beskid Niski od słowackiej strony po lewej. Tutaj mi się już chyba kończy ten podjazd. Tam chyba jeszcze będzie leciutko też w górę za moment, a potem już chyba będę miał w dół aż do samego Bardejowa. No tak jak myślałem, tutaj jednak jeszcze kawałeczek jest pod górę, ale na szczęście słońce się zlitowało i zaszło, a ten podjazd też nie jest jakiś dramatyczny, więc spokojnie do przodu. Spójrzcie tylko, jaki piękny widok tutaj mam na Beskid Niski, właśnie podjeżdżając tutaj do głównej drogi. Zaraz będę zjeżdżał już dolinką w stronę Bardejowa, ale widok imponujący, więc warto się na chwilę zatrzymać, zawsze to podkreślam, i obrócić na moment, żeby nie przeoczyć takich fantastycznych widoków. Kapitalny ten zjazd tutaj do Bardejowa, zjeżdżało się pysznie, no i można było troszkę odpocząć po tym, no trochę wymagającym jednak podjeździe, zwłaszcza, że ta nawierzchnia nie była najlepsza. No a teraz już, tak jak mówię, Bardejów przede mną i na rynku chwila przerwy. Do Bardejowa też ładny dojazd, to jest ścieżką rowerową, więc nie trzeba się obawiać, że samochód w nas wjedzie. Tutaj na rynku w Bardejowie wypatrzyłem ostatnio, jak tutaj byłem, taką fajną biało-czerwoną ławeczkę. Jak tylko nie będzie zajęta, to oczywiście
obowiązkowo na niej muszę odpocząć. Jest wolna moja ławeczka. Więc gdybyście kiedyś tutaj przejeżdżali niedaleko i zastanawiali się, czy warto tutaj zaglądnąć, no to nie zastanawiajcie się zbyt długo, bo naprawdę warto, szczególnie na rynku piękne kamieniczki, bazylika i ratusz. No i oczywiście biało-czerwona ławeczka pod domem polsko-słowackim, którą też polecam odwiedzić. Ja dzisiaj na ruiny zamku w Zborowie jechać nie będę, no bo byłem tam 2 lata temu, kiedy kręciłem po Górzu Ondawskim i znam to miejsce. Na Zborowski zamek właśnie tamtym lasem trzeba zmierzać i tam jest ścieżka rowerowa i szlak turystyczny. No i nie ma co wybierać się na zamek Zborowski rowerem szosowym, bo ten podjazd tam jest po kamieniach, po szutrze, po korzeniach. Nie jakichś ekstremalnie trudnych, bo gravelem spokojnie sobie poradzicie, ale na szosówce raczej nie ma sensu tam się męczyć, no chyba że po prostu wyprowadzicie rower. Jestem już za Zborowem. I teraz kręcę już w stronę Stebnika. Przede mną już widzę pasma Jaworzyny Konieczniańskiej, czyli Beskid Niski i polską granicę gdzieś tam u góry. Jeszcze parę kilometrów przede mną, końcówka przed samą Przełęczą na pewno będzie trudna. Ale bardziej martwi mnie to, że zrobiło się bardziej wiecznie i prawdopodobnie te prognozy, które wczoraj sprawdzałem, które mówiły, że około 14-15 może być mokro. Oby się nie sprawdziły. Jedzie się przynajmniej dobrze, bo słońce nie świeci, a tutaj jest odsłonięty teren, więc na pewno byłaby niezła patelnia. Także kręcę, ten wiatr trochę przeszkadza, ale mam nadzieję, że już za polską granicą, nawet jakby padało, to już będzie bardzo blisko i w Wysowej, ewentualnie w Parku Zdrojowym znajdę schronienie przed deszczem. Stebnicka huta, czyli zbliżam się już powoli do żółtego szlaku, który zaraz tutaj odbije w lewo na zachód i właśnie nim będę musiał te kilka kilometrów podjechać na Przełęcz Wysowską. Teraz będę miał znowu taki odcinek trudniejszy, jeśli chodzi o nawierzchnię. Na razie jest jeszcze taki starej daty asfalt, ale on pewnie za chwilę się skończy. Potem już po leśnych ścieżkach trzeba będzie samą tą przełęcz zaliczyć. To jest fajny patent. Zobaczcie, szlaban zamknięty, ale rowerzysta może spokojnie przejechać. Teraz już widzę, będzie ostrzejszy podjazd, ale nadal po takiej fajnej szutrówce, więc niepotrzebnie się martwiłem, że będzie leśna i grząska i być może ukorzeniona droga. No na razie jest szutrowo, bardzo gravelowo, tylko że coraz bardziej stromo. Końcówka o takim szutrze gruboziarnistym, więc trzeba będzie tutaj uważać, ale i tak jest lepiej niż sądziłem. No i jest Przełęcz Wysowska. Granica państwa. Jestem już po polskiej stronie i teraz chwileczka przerwy tutaj. Jestem na Przełęczy Wysowskiej. Dojechałem, nie było tak źle jak sądziłem. Droga całkiem ok, końcówka była trudna, no ale dotarłem. Teraz chwila odpoczynku, a później w stronę Wysowej będę się udawał. To jest szutrową drogą. Jadę do Wysowej. Zobaczymy jak będzie z pogodą. Jeśli pogoda się
zepsuję, no to z Wysowej już prosto do Hańczowej i potem do Uścia będę kręcił, a jeśli będzie ok z pogodą, no to spróbujemy jeszcze rozszerzyć troszeczkę tą dzisiejszą pętlę. Miałem odwiedzić w Wysowej Park Zdrojowy, ale nie zrobię tego z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że widzę tutaj, dojeżdżając do Wysowej, że jest potworna ilość samochodów, więc wszyscy w tym parku zdrojowym na pewno siedzą, a tam, gdzie jest dużo ludzi, no ja raczej unikam takich miejsc. To był pierwszy powód, a drugi powód był taki, że i tak musiałbym się tutaj wrócić na tą drogę, którą jadę teraz. Teraz będzie leciutko w dół, ale potem będzie trochę pod górę, ale za to będzie piękny wyjazd z lasu z fantastycznym widokiem na pasma Beskidu Niskiego. Tutaj za hotelem zacisze, już na drogach też cisza i spokój. Już ludzi tutaj nie ma. Kilku turystów tylko gdzieś po drodze spotkałem, ale generalnie ludziom się już tutaj nie chce wychodzić, ale nie ma co narzekać, przynajmniej jest pusto. Teraz mam jeszcze trochę tutaj pod górę, a potem już będzie fajny, szutrowy zjazd. Zastanawiałem się rano, czy można w Hańczowej zaparkować i wydawało mi się, że jest to niemożliwe, bo to za mała miejscowość, za mała wieś. Ale okazuje się, że pod szkołą tutaj jest nowiutki parking, wprawdzie niewielki, ponad 3-4 samochody plus jeden dla niepełnosprawnych. Ale jest to możliwe, więc można skrócić tę pętlę i zaparkować od razu w Hańczowej i potem jechać już na Robki, a nie parkować się w Uściu Gorlickim, tak jak ja to zrobiłem. I w ten sposób kończy się moja dzisiejsza pętla. Jestem już w Uściu Gorlickim. Za chwilkę będę przy samochodzie, więc bardzo się cieszę, że udało mi się tę Lackową i Busow objechać. Jeśli także i Wam się to udało, no to napiszcie koniecznie w komentarzu pod filmem swoje wrażenia. Jeśli byliście w Beskidzie Niskim i kręciliście tutaj na beskidzkich ścieżkach, to także podzielcie się komentarzem pod filmem. No a jeśli relacja Wam się podobała, kciuki w górę, bardzo wskazane. A my widzimy się już niebawem w kolejnej gravelowej propozycji na moim kanale, więc nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby być na bieżąco z kolejnymi pętlami. A ja pozdrawiam Was bardzo gorąco, kręćcie dużo i bezpiecznie. Wszystkiego dobrego. Cześć!